Dzień dobry, chciałam dzisiaj pokazać tajną półkę, półkę, która znajduje się pod parapetem, nad kaloryferem. Normalnie jej nie widać, dlatego bardzo się cieszę, że mogę ją dzisiaj obejrzeć w pełnej krasie i zobaczyć, jakie mam na niej książki. Na samym początku stoją książki w górach. Kilka bardzo dobrych, plus jedna dosyć kiepska. Everest, na pewno śmierć. Jest to książka, która bardziej opowiada o problemach małżeńskich bohatera niż o jego wspinaczce górskiej. Znalazłam też tutaj książkę Anny Kańtoch Łaska, jest to kryminał. Niedawno ukazała się druga część pod tytułem Wiara. Ja na razie przeczytałam jedną książkę Anny Kańtoch, jest to Niepełnia. I tamta książka bardzo mi się nie podobała, ale wiele osób polecało mi właśnie kryminały tej autorki. Dlatego cieszę się, że tutaj ją znalazłam i już teraz wiem, gdzie stoi. Ta niepozorna książeczka, Śmierć w rzece Kura, inne zagadki kryminalne, Włodzimierza Spasowicza. Jest to książka, która nie jest kryminałem. Są to autentyczne mowy adwokata, który bronił swoich klientów w sądzie. I te mowy zostały tutaj spisane. Czyta się jak najlepszy kryminał. Są doskonałe. Kolejna książka o lodzie to Lodowe piekło, katastrofa na Grenlandii. Opowiada o akcji mającej na celu odnalezienie samolotów, które rozbiły się w czasie II wojny światowej na Grenlandii. Dużo czytania, bardzo fajna, trzymająca w napięciu. Te tutaj cztery kolorowe książeczki Horsta, którego znamy z kryminałów dla dorosłych, przeznaczone są dla dzieci. Są to także kryminały w wieku, dla dzieci w wieku od 10-12 lat, ale takich mniej wrażliwych, ponieważ trupy są prawdziwe. Ukazały się cztery części, być może będzie więcej w przyszłości. Kolejna książka, Allegro Goziński, Jak cię zabić, kochanie. Książki Alka mają taką dziwną właściwość, że rozchodzą mi się po całym domu i na każdej półce mam inną jego książkę. Ta akurat znalazła się tutaj pod parapetem. Powieść mam na imię Lucy, dostała bardzo wiele nagród, m.in. Pulitzera, tak jak widać na okładce, i zrobiła bardzo dużo szumu. Jest bardzo dobra, natomiast nowa książka tej autorki, która się ukazała w zeszłym roku, jest o wiele lepsza. Opowiada również o Lucy i o mieszkańcach miasteczka, z którego ona pochodzi. Kolejnym autorem, którego bardzo lubię, jest Nick Piezolato. Tutaj mamy opowiadania W drodze nad Morze Żółte. Natomiast jeszcze lepszą książką jest powieść jego pod tytułem Galveston. Świetne, mroczne, kryminalne opowiadania. Szwecja czyta, Polska czyta. To jest książka, która opowiada o tym, dlaczego w Polsce tak mało czytamy książek, a dlaczego w Szwecji czyta się tych książek bardzo dużo. Nawet widać, są tutaj różne zakładki. Książka także z autografem autorek. Tutaj omijamy parę książek, o których nie mam zbyt wiele do powiedzenia. I idziemy do kolejnej autorki kryminałów. Sasza Hadi jest Polką, mimo pisze pod autografem, pod pseudonimem. Troops Nottingham to jest jedna z dwóch jej książek kryminalnych, które się ukazały. Są naprawdę świetne, bardzo polecam, jeśli nie znacie. Nie takty. Bardzo mi się podobała biografia Komedy, napisana przez Zofię Komedową, przez jego żonę. W najbliższym czasie ma się ukazać biografia tego artysty, napisana przez Magdalenę Grzybołkowską. Bardzo chętnie porównam. To jest jeden z najlepszych kryminałów, jakie czytałam w życiu. W dół Tima Johnstona, trzymająca w napięciu, świetna książka. Koniecznie musicie przeczytać, jeżeli lubicie ten gatunek literacki. I tutaj dwie moje ukochane autorki kryminałów, Kate Atkinson i Kayna French. Obie uwielbiam, czekam z utęsknieniem na każdą z ich książek. Bardzo polecam, są bardzo specyficzne,
mają charakterystyczny styl. Piszą niewiele, ale piszą doskonale. I to by było na tyle.